Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulic Domańskiego i Niemodlińskiej w miejscu, w którym powstaje nowe centrum siatkowe Opole Zachodnie. Od dziś obowiązuje tu nowa organizacja ruchu, droga jest zwężona o połowę. Nitka prowadząca od osiedla Dambonia jest wyłączona z ruchu i ruch odbywa się prawą nitką, która do tej pory służyła tym, którzy jechali od centrum w kierunku osiedla Dambonia. Ruch odbywa się normalnie w obu kierunkach, możliwy jest również wjazd i wyjazd z ulicy Domańskiego. Natomiast warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Przejście dla pieszych, na którym teraz się znajdujemy, to jedyne w tym miejscu przejście, z którego mogą bezpiecznie skorzystać piesi. To następne, które znajduje się kilka metrów dalej, jest wyłączone z ruchu, dlatego osoby, które idą od strony osiedla Dambonia, muszą przejść do tego miejsca, przemieścić się na drugą stronę i dalej w poprzek ulicy Domańskiego kontynuować podróż w stronę centrum. Za nami znajduje się również kładka nad torami kolejowymi, która usprawnia komunikację między ulicą Wróblewskiego a ulicą Niemodlińską. Ta kładka cały czas jest dostępna dla pieszych, choć mogą nastąpić w późniejszym okresie tej inwestycji utrudnienia polegające na jej całkowitym zamknięciu. Ale o tym będziemy oczywiście w odpowiednim momencie informowali. Te zmiany, które obowiązują w tej części miasta, będą obowiązywały przez najbliższe 3 miesiące i mają związek z budową właśnie tego centrum siatkowego Opole Zachodnie, a także z przekładaniem wszelkiego rodzaju sieci, które znajdują się pod tą nawierzchnią, która znajduje się na skrzyżowaniu ulic Domańskiego i Niemodlińskiej. W przyszłości będzie tu nowa nawierzchnia, sygnalizacja świetlna, nowe oświetlenie, ale to wszystko do połowy tego roku, a utrudnienia na tym skrzyżowaniu potrwają, tak jak powiedziałem, 3 miesiące.